Dzisiaj opowiem o tym, jak powstawał audiobook 10 zasad skutecznego odchudzania. Pierwszy pomysł, jaki zrealizowałam, to były 10 prostych zasad, które zapisałam na kartce. Nagrałam je w kuchni, która o tutaj będzie widoczna. W tej kuchni oto nagrywałam te 10 prostych zasad. Miałam przed sobą kartkę, słynną czarną bluzę z białym napisem i tą kartkę przed sobą trzymałam, opowiadając o 10 zasadach. Kiedy poznałam Piotra, Piotr wpadł na pomysł, że moglibyśmy nagrać z tego audiobook, bo wiadomo, że niektóre osoby nie lubią czytać. Wpadł na pomysł, że przeczytam moje zasady, które zostały spisane w postaci treści. Pomysł był o tyle dziwny, że to się odbywało tak bardzo szybko i tak mało nad tym panowałam. Pewnego dnia po prostu pojechaliśmy do Lublina nagrywać wszystko w studio. Nagranie w studio trwało, uwaga, od 10 do niemalże 24. I tak przez ten cały czas stałam, mówiąc do mikrofonu. Ten mikrofon był tak silny, tak mocny, że słyszałam nawet ruchy perystaltyczne własnych jelit. Czyli moje uszy przez mikrofon słyszały więcej, niż faktycznie ja byłam w stanie usłyszeć. To jest ciekawe uczucie, kiedy mówisz, a w uszach, na słuchawkach słyszysz więcej, niż twoje uszy faktycznie są w stanie usłyszeć. Powstał fantastyczny materiał. Zobacz relacje, krótkie relacje z tego, jak to powstawało i no i jak stałam właśnie przy tym mikrofonie. Najlepszymi tłuszczami zwierzęcymi są prawdziwe masło. No to odtąd musisz znowu wjechać. Dobra. Nasiołka, ogórecznika, czarnuszki czy rokitnika. Najlepszymi tłuszczami zwierzęcymi są prawdziwe masło, najlepiej od krów wypasanych na zielonych łąkach, czy masło kozie. Masło ghee czy ghee, słonina czy smalec wolno wytapiany. Taki smalec możesz sobie samodzielnie przygotować w domu. Po tym, jak zostało to wszystko nagrane w studio, oczywiście korektorzy zaczęli to sprawdzać, wycinać, docinać i składać z tego początkowo audiobooka. Powstały 4 godziny słuchania, naprawdę 4 godziny, które mogą zmienić Twoje życie. Także zapraszam do tego, aby sięgnąć po audiobooka. No i później jeszcze musiała powstać sesja zdjęciowa, bo wiadomo, że to wszystko musi być ze sobą poskładane, czyli dodatkowo filmy promujące i dodatkowo zdjęcia, gdzie ja, taka piękna, wymalowana, stoję i mówię. Przygotowałam dla Ciebie 10 prostych zasad. Wystarczy teraz, że posłuchasz. Możesz to robić na spacerze, możesz to robić w samochodzie. No nie, nie. O nie, wygląda jakby była w ciąży. I proste. Powstał i jest. Zachęcam do tego, żeby go posłuchać. Bo to 10 zasad, które może zmienić Twoje życie.